Cześć, witajcie z tej strony Kwiatus. Miałem się nie łączyć, ale dzisiaj wpadła taka niezapowiedziana wiadomość na streamie deweloperów, że uruchamiają czwarty sezon Legacy w naszej kochanej grze Vigor i tematyka Warlords. Zobaczymy sobie na szybko, co dają i co będziemy mieli w Battle Passie. Na szczęście udało mi się skończyć ostatni... Poczekajcie, coś dźwiękiem się... Wyjdźmy. Okej. Okay. Udało mi się skończyć pierwszy sezon Preppers. Chciałem się brać za drugi, ale widzę, że już trzeba to robić bardzo szybko i nadganiać. Dobra. Preppersi z głowy, łowców mam na 38, no i dzisiaj wrzucono nam właśnie Warlordów. 330 kosztuje zakup. O, akurat mam korony, jeszcze mi zostały, to od razu sobie wykupujemy. Dobra. Już wykupione i zobaczmy teraz, co mamy w składzie tej przepustki. No oczywiście to będą najprawdopodobniej same skórki na broń, ubrania, jakieś takie duperele, ale to przejrzymy po kolei. Dobra, najpierw na pierwszym poziomie mamy strój, na drugim mamy malowanie twarzy, trzeci mamy kamo na bigla, czwarty, o, bardzo fajnie, przyda się taki hełm, raczej wygląda jak... Trochę jak spawacz. Dobra, na piątym poziomie mamy skórkę na nóż. I tak nikt tego nie używa, ale no dobra, będzie. Później co mamy? Hełm. Hełm niemiecki. Skórka na UK. Gogle. Świetne. Dalej mamy plan na Jammera. OK. On chyba był teraz na dniach do kupienia. Dalej mamy maskę na twarz. Kolejny hełm. Kolejna maska. Rękawiczki. Kolejny kamo na twarz, skórka na M249, czyli zebra to tu może jeszcze być skórka na KMA, maska na twarz, plan mamy na bigla. To jest najważniejsza rzecz, jak na razie z tego co widzę w tym sezonie. Obecnie chyba najlepsza, najmocniejsza broń, więc warto poświęcić te 330 koron i właśnie zdobyć ten plan, bo broń jest po prostu świetna. Dalej co mamy? No kolejny strój, fajny. 75 koron i tutaj pewnie będzie tak jak w poprzednich sezonach Legacy, czyli te korony, które wydaliśmy, pewnie nam się zwrócą. Dalej mamy kolejny raz ten hełm, kolejna skórka na bigla, kolejne korony, znowu UK, dobra, kolejny strój, RM14 plan. Plan na RM14. Nie kojarzę, co to jest. Zaraz będę musiał obczaić. Nie, po prostu nie pamiętam. A, no dobra. No to już wiemy, co to jest RM14. Dlatego nie kojarzę, bo w ogóle z tego nie korzystam. No ale wygląda to fajnie. Maska M249. Najlepszy CKM w całej grze. Też mamy plan, no to warto. No i kolejne gogle. Kolejne korony. Kolejny hełm. Plan na UK, też CKM, ten co wcześniej mogliście widzieć w tych malowaniach. Tutaj kolejny też ten hełm, tylko tu też mamy przyłbicę zamkniętą. No, następny wzór. Rękawice. O, plan mamy na ostrzał z moździerzy. Rzadko z tego się korzysta, ale warto mieć do kolekcji. Malowanie twarzy. No tutaj to już wyglądamy jak Dutch Schaefer w pierwszym Predatorze. Korony, znowu te glasses. Dobra, fajny jest ten strój. No, w tym to bym polatał, powiem wam szczerze, nieźle to wygląda. No i następny wariant. O! No i taki wariant mi się podoba. W sam raz na takie mapy jak Dwerg Forest. Dobra, kamo miejskie, maska, rękawice. Malowanie twarzy. No to tak średnio mi się podoba. Takie se. Fajna skórka na M249. Świetne kamo. Na Sackbrook w sam raz. Korony. Maska. No i co? I to by było na tyle. Nic więcej. Nie wiem, czy jakieś zmiany zostały wprowadzone przy okazji właśnie tego sezonu Legacy, więc jeśli coś znajdziecie, coś odkryjecie, coś więcej wiecie, prośba o info w komentarzach. I co można więcej powiedzieć? No, Beagle to jest obecnie najmocniejsza broń, prawdziwa plujka.
tworzy, no co powiedzieć, to jest prawdziwy masakrator. No, znakomita broń, namówił mnie na to Kurzak z Momanem, żeby tym trochę pograć. Jeszcze jej do końca nie rozumiem, nie nauczyłem się tak, jak się nim powinno prawidłowo grać, ale już jest coraz lepiej i mogę śmiało polecić każdemu, kto dopiero, można powiedzieć, podobnie jak i ja, wdraża się w świat Wigora. Kawał porządnej broni. Dobra, bo już zaczynam gadać głupoty. To by było na tyle chyba. Szybkie info z mojej strony. Jeśli coś odkryjecie, tak jak już wcześniej powiedziałem, dawajcie znać w komentarzach. My już wkrótce będziemy się słyszeć. Pojawią się znów streamy z Wigora po moim powrocie. Już niedługo i mam nadzieję, że wszyscy się będziemy na nich dobrze bawili. Z mojej strony to by było wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli doceniasz tworzone przez nas treści, możesz nas wesprzeć poprzez wybór odpowiedniej opcji na YouTube i jeden z poszczególnych wariantów. Można to również zrobić poprzez Patronite, PayPal oraz Tipli. Za każdą pomoc bardzo dziękujemy i doceniamy wkład, jaki macie w rozwój tego kanału.